Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Pytamy o to, kiedy szczyt zachorowań i kiedy wygramy z epidemią, już pandemią o światowym zasięgu koronawirusa, ale także jak do tego wszystkiego przygotowywać się psychicznie, jak po prostu, zwyczajnie po ludzku nie zwariować, słysząc kolejne tragiczne informacje mówiące o powiększającej się liczbie zachorowań, powiększającym się zasięgu koronawirusa. Mówimy o niespełna 3 milionach zachorowań na całym świecie i pytamy na początek teraz pana profesora Włodzimierza Guta, który dołączył obok pani doktor Marii Rotkiel do naszej dyskusji, o to, kiedy rzeczywiście możemy spodziewać się tego szczytu zachorowań w naszym kraju, w Polsce, bo słyszymy o jesieni, potem słyszymy o 2 latach, przez cały czas nie mamy tej pewności, na co zresztą jest bardzo trudno przygotować się także psychicznie. Panie profesorze, jak pan szacuje, kiedy rzeczywiście będziemy mieli ten szczyt, po którym, no właśnie, wielu na to czeka, będziemy obserwowali spadek liczby zachorowań w naszym kraju? Na pytanie dokładną datę oczywiście nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, ale wszystkie wyniki z całej Europy i z całego świata wskazują, że to nie jest tak, że to będzie latami się ciągnęło. Chiny sobie poradziły między pierwsze zachorowanie, to było pierwsze na początku grudnia, teraz już wiemy. W marcu już właściwie, na początku marca epidemia w Chinach się skończyła. Zaczęli bronić się przed drugą falą, czyli po prostu zamknęli granice, wprowadzili kwarantannę dla przyjeżdżających i to, co mają, to są prezenty z zewnątrz. Trochę gorzej w Korei, prawie analogiczna sytuacja, tyle samo czasu, tylko o 3-4 miesięcy, ale ciągnie im się ogon, z którym jakoś nie bardzo sobie jeszcze mogą poradzić. Dobrze radzi sobie Szwajcaria, dobrze radzi sobie Austria i tam w okresie mniej więcej 1,5 miesiąca do 2 miesięcy będzie można powiedzieć, że sobie poradzili. Zaczyna się spadek w Niemczech. Taki sposób szacując, panie profesorze, no to czerwiec powinien już być tym miesiącem, kiedy będziemy w zasadzie obserwowali spadek zachorowań, być może będziemy wygrywali z koronawirusem. Czy to możliwe do powtórzenia, taki scenariusz w naszym kraju? Tak, pod jednym warunkiem, że nie wszyscy wytrzymają, nie popełnimy błędów, o który jest stosunkowo łatwo, ponieważ cała epidemia łączy się równocześnie z pewnym kryzysem gospodarczym. No jest tak. Coś za coś. Albo skracamy epidemię, a pogłębiamy kryzys gospodarczy, albo luzujemy i wtedy może się okazać, że zamiast wzrostu ekonomicznego, czyli to legendarnego V, dostajemy mój inicjał, czyli literę W. Po wzroście mamy wzrost epidemii i spadek gospodarki po raz drugi. Czy rzeczywiście na szali jest albo zdrowie, albo gospodarka? No i właśnie, trudna decyzja tutaj przed rządzącymi, ale trudna decyzja także przed każdym z nas. Znowu te wyzwania i predyspozycje nasze indywidualne wchodzą w grę, o które pytałam panią doktor Marię Rotkiel, panią psycholog, i raz jeszcze zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie. No właśnie, jak w tej sytuacji się zachować? Jak w tej sytuacji, stojąc przed takim dylematem, o którym mówi pan profesor, wypośrodkować obie racje, i zdrowie, i gospodarkę? Pytam tu nie tylko o decyzje rządzących, ale także o decyzję każdego z nas, o decyzję o to, czy pozostać w domu, czy wytrzymać narzucone na nas restrykcje. Tak, na szczęście, jak słuchałam państwa rozmowy i pani pytania, to pomyślałam, że na szczęście nie ja będę musiała taką decyzję podejmować. I tak pomyślałam, powiem szczerze, przepraszam od serca o rządzących, jaka to jest ogromna odpowiedzialność, ale schodząc na ziemię i mówiąc o tych kwestiach indywidualnych, tak jak wcześniej z panią redaktor rozmawiałam, to też jest kwestia naszej wiedzy, którą mamy, naszej sytuacji,
w której jesteśmy osobiście każdy z nas i naszego systemu wartości. Dla kogo wartością jest jego zdrowie i zdrowie najbliższych, dla kogo wartością jest sytuacja ekonomiczna, finansowa i to jest bardzo indywidualna kwestia. Ludzie młodzi, ludzie, którzy nie doświadczyli jakiegoś poważnego kryzysu zdrowotnego, którzy są na przykład w jakimś ważnym momencie ich kariery zawodowej czy w ważnej, trudnej sytuacji finansowej, na pewno będą bardziej koncentrować się na tym aspekcie finansowym. No to jest naturalne. To, co jest nam bliższe, będzie dla nas na ten moment ważniejsze. Osoby, u których ta troska o zdrowie jest ważniejsza, a kwestie materialne schodzą na plan dalszy, też przez ten pryzmat będą podchodziły do sytuacji. Ja myślę też tak troszeczkę się jednocześnie zastanawiając nad tą kwestią, że tutaj też wchodzi w grę taki czynnik odpowiedzialności, takiej solidarności społecznej. Bo ja mogę chcieć zacząć zarabiać pieniądze, bo to jest dla mnie ważne, bo uważam, że jestem młoda, zdrowa i gdzieś ta kwestia finansowa może być dla mnie ważniejsza, natomiast muszę pamiętać o tym, że mam rodziców, że oni mają przyjaciół, że mam sąsiadów, którzy mogą być w grupie ryzyka. Gdzieś ta odpowiedzialność społeczna w takim rozumieniu, że muszę myśleć też o osobach, z którymi żyję, ma tutaj ogromne znaczenie. Myślę, że to jest bardzo trudny, ważny dylemat. Ale też my indywidualnie będziemy musieli się dostosować do tych decyzji, które będą podjęte, czyli faktycznie tych decyzji, na ile my będziemy jeszcze w większych restrykcjach funkcjonować, a na ile możemy się spodziewać, że te obostrzenia będą coraz mniejsze. Ale ten indywidualny wybór to też jest kwestia, myślę, naszego systemu wartości, właśnie tej społecznej odpowiedzialności. Na ile ja się też czuję odpowiedzialna za moją społeczność, za moją rodzinę, za moich bliskich, za moich sąsiadów. Na osoby, z którymi będę miała w pracy kontakt, to też jest, myślę, kwestia tutaj wpływająca na to, jaki każdy z nas indywidualnie będzie miał stosunek, zastanawiając się nad tym dylematem. No właśnie, a tu jest bardzo łatwo o takie porównanie czy zrzucenie winy na młodych, którzy być może, bo były takie sytuacje w mediach, czy takie osoby, które w mediach wskazywały na młodych nieodpowiedzialnych, którzy wychodzili mimo obostrzeń gdzieś do lasu, spotykali się, robili sobie grille czy imprezy. I bardzo łatwo jest właśnie zrzucić winę, wskazać, to oni pojechali na święta do rodziców, to oni narazili nas na niebezpieczeństwo. To też jest bardzo taka nowa dla nas wszystkich sytuacja. Ale rzeczywiście pokazująca, jak łatwo wpaść w tę pułapkę i gdzie każdy ma swoje własne granice, które właśnie ujawniają się w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach, jak już rozmawiałyśmy z panią doktor. Panie profesorze, czy rzeczywiście tutaj na szali leży zdrowie i życie osób starszych? Wiele jest takich krajów, na pewno Szwecja, Wielka Brytania są takie kraje, które jako przykład stawiają to, że i tak każdy odchoruje koronawirusa, i tak większość społeczeństwa będzie zakażona. W takim razie dopuśćmy do tego, żeby ludzie się zarażali. Chrońmy osoby starsze. Być może wprowadzajmy restrykcje właśnie dla tych osób narażonych bardziej na zakażenie, ale przejdźmy przez to, nie zamykajmy gospodarki. Na ile taki model jest w świetle pańskich doświadczeń, pańskiej wiedzy dobry? No bo Wielka Brytania, Szwecja radzą sobie gorzej, jeżeli patrzymy na te liczby, które w zastraszającym tempie tam rosną, prawda, jeśli chodzi i o zakażonych, i o liczbę zgonów, ale czy taki model w nauce jest po prostu do zastosowania, czy jest on ryzykowny, na ile? W nauce każdy model jest do zastosowania, do analizy, tylko że mamy do czynienia z populacją, której nie da się izolować określonej grupy. Grupy zawsze młodzi będą i zawsze będą starsi, będą musieli ze sobą współżyć. Czasami miałem wrażenie, że teoria tak zwanej odporności stadnej to jest duże nadużycie w tym wypadku, ponieważ nie mamy opcji ochronienia tych, którzy wymagają ochrony. Bo jak? Zaspawamy w domach? Tego się nie da. Problem sprowadza się do tego, że sytuacja była nowa. Każdy próbuje innych trochę metod.
każdy usiłuje zrównoważyć kilka czynników: ekonomię, psychologię i biologię. A tak naprawdę to widać wyraźnie, że można sobie przeciągnąć, jak to robi Anglia, i wprowadzać później restrykcje lub odwoływać się do obywatelskiej postawy, jak to robi Szwecja, próbując nie wprowadzać restrykcji prawnych i rozwijać doskonale chorobę. Co się dzieje w innych krajach? Dość ostro potraktowała Szwajcaria. Nie wiem, czy pani wie o tym, że zawarli takie ciekawe porozumienie, że jeżeli na 100 metrach kwadratowych pojawi się więcej niż 5 telefonów, bo prawie każdy go ma, to jest natychmiast w tym miejscu interwencja. No tak, słyszeliśmy też o Chinach, które wyrywkowo mierzyły temperaturę przechodnią, prawda, i osobom z gorączką no, nakazywały udanie się do domów, czy nawet odizolowanie ich na 2 tygodnie od razu, dlatego że mają gorączkę na ulicy. Pytanie, rzeczywiście, jak my jesteśmy w stanie to znosić psychicznie, to jest bardzo ciekawe. Także, że no, po raz pierwszy jesteśmy w stanie zagrożenia zdrowia i życia, taki jesteśmy postawieni też przed sytuacją, kiedy musimy właśnie, tak jak pan profesor mówi o tym, decydować, w jaki sposób być odpowiedzialnym, w jaki sposób ochronić siebie i swoich bliskich, bo to za nich, za ich życie i zdrowie będziemy także odpowiedzialni. Ja ironicznie twierdzę, że problem sprowadza się do dwóch krańcowych pozycji. Być biednym i zdrowym, czy bogatym i martwym. No rzeczywiście, to jest dosyć mocne postawienie sprawy. Pytanie tutaj rzeczywiście, na ile to przywrócenie gospodarki jest także dobre dla naszego zdrowia psychicznego. Znowu to pytanie, czy my wytrzymamy do czerwca, to pewnie tak. Natomiast jeżeli patrzymy na gospodarkę, to większość firm jeszcze z początkiem kwietnia szacowała, że ma pieniądze oszczędności na 3 miesiące, czyli jest w stanie wytrzymać te obostrzenia do 3 miesięcy, no bo są firmy, które są w stanie wytrzymać mniej, są firmy, które mają oszczędności na dłużej. Natomiast większość Polaków, jeżeli została pozbawiona teraz źródła dochodu, no to także tych oszczędności niestety nie posiadała. Tu jest ten problem, że Polska rzeczywiście jako kraj nie miała dużych oszczędności. Polacy jako ludzie, obywatele także nie mieli wielkich oszczędności. Jeżeli będzie tak, jak mówi pan profesor, to do czerwca psychicznie pewnie wytrzymamy, prawda, pani doktor? No, nie mamy wyjścia, ale myślę, że ta perspektywa czerwca, która nie jest tak odległa, może być dla nas bardzo pomocna właśnie w takim rozumieniu, że dająca nam siłę, żeby się mobilizować. Jeżeli sytuacja się przedłuży, to myślę, że niezwykle istotne są wszelkie systemy wsparcia. Jednak mając poczucie, że możemy liczyć na jakieś wsparcie, pomoc, rozłożenie płatności na raty, możliwość skorzystania z jakiegoś dofinansowania, gdzieś ta świadomość, że nie jesteśmy my obywatele pozostawieni sami sobie, może być dla nas pomocna, gdyby okazało się, że ta sytuacja będzie tak dotkliwa i dłuższa. Też jest jeden ważny mechanizm, który może się okazać tu dość pomocny. Jeżeli ja mam świadomość, mówię indywidualnie o każdym z nas, że w tej trudnej sytuacji jestem nie tylko ja, że wiele osób, większość osób jest w podobnej i gdzieś nie jestem też właśnie pozostawiona sama sobie, że osoby, które są w stanie instytucje dawać wsparcie, będą się starały je dać. To myślę, że to jest na tyle pomocne, że powinniśmy w tych trudniejszych okolicznościach też w miarę się odnajdywać i dobrze funkcjonować. Ale bardzo ważne jest coś, czego my możemy się złapać. W psychologii nazywamy to kotwicami, czyli każda informacja, która jest taką kotwicą. A to są właśnie informacje dotyczące tego, że jakaś płatność jest umorzona, odroczona, rozłożona na raty, że jesteśmy w tej społeczności, która jest w tych samych okolicznościach i każdy z nas jest w podobnej sytuacji i też możemy sobie wzajemnie dawać wsparcie. Myślę, że takie społeczne, socjologiczne, psychologiczne czynniki,
które mogą być tutaj pomocne, mogą się okazać naprawdę na wagę złota, żebyśmy w tej kondycji psychicznej też funkcjonowali w miarę, no bo mówimy o zdrowiu w rozumieniu zdrowia fizycznego, no ale nasza kondycja psychiczna jest równie ważna. Tak? I wystawiona na ogromną próbę teraz, no właśnie. Pani doktor, panie profesorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Maria Rotkiel, Włodzimierz Gut, dziękuję państwu. Niech tą kotwicą dla naszej kondycji psychicznej, idącej na ratunek naszej kondycji psychicznej, będzie to, że pan profesor powiedział, że być może w czerwcu uda się zażegnać pandemię koronawirusa, doczekać się tego spadku zachorowań w naszym kraju. Dziękuję za uwagę. W tym punkcie programu za chwilę kolejne gorące pytania.